Cześć, tu Emilia Karczewska. Chciałam przedstawić Wam dzisiaj aplikację po urazach inwersyjnych w stawie skokowym. Może być wykorzystywana ona w okresie podostrum, kiedy tkanka jest w trakcie gojenia lub już w fazie przewlekłej. Jest to połączenie dwóch technik, techniki więzadłowej i techniki funkcjonalnej w obrębie tkanek, które obejmują i pokrywają staw skokowy dolny, ale też podeszwę stopy. Dzielimy sobie taśmę na dwie części. Przyczep początkowy samej taśmy przyklejamy sobie w obrębie piątej głowy śródstopia. To jest tylko przyczep początkowy, który daje nam początek dla dwóch taśm. Dla techniki więzadłowej w obrębie rozcięgna podeszwowego. Teraz pozycja stopy jest neutralna, czyli nie wymuszamy ruchu w stawie skokowym. Pozycja jest zupełnie neutralna, ale musimy przytrzymać sobie dosyć stabilnie przyczep początkowy taśmy, aby nie pociągnęła taśma za brzeg zewnętrzny stop. Wtedy taśmę samą naciągamy do 100%, czyli jest to technika więzadłowa, i dochodzimy sobie za kostkę przyśrodkową z tym dużym napięciem. Doklejamy. Pocierając taśmę, aktywujemy klej, ponieważ ciepło aktywuje działanie kleju. Reszta taśmy, która nam zostaje, idziemy wzdłuż kostki przyśrodkowej, czyli po wewnętrznej stronie kości piszczelowej. Aktywujemy klej. Mamy zrobioną technikę więzadłową po rozcięgnie podeszwowym. Teraz koncentrujemy się na strukturach tkanek w obrębie stawu skokowego dolnego, czyli za kostką zewnętrzną. Odklejamy sobie 1/3 długości taśmy, która nam została. Przytrzymujemy ponownie ten przyczep początkowy taśmy, korygujemy w ruchu ewersyjnym stopy, czyli stopa jest już skorygowana do ruchu ewersji. Stwarzamy tak zwany most nad dysfunkcyjnymi tkankami rozciągniętymi. Napięcie na taśmie musi być powyżej 50%, ale nie może przekraczać, nie może też być 100%, ponieważ pacjent później sobie rozciągnie taśmę podczas ruchu. Czyli taśma jest rozciągnięta powyżej 50%. Doklejamy sobie przyczep końcowy taśmy, ale pozycja stopy musi być cały czas w ruchu ewersji. Jeszcze trzymam w ruchu ewersji, czyli wymuszony jest ten ruch. Przyczep końcowy taśmy jest doklejany po zewnętrznej stronie kości strzałkowej, wzdłuż kości strzałkowej, i teraz w ruchu inwersji doklejamy taśmę, która rozciągnie nam się nawet do 100% w obrębie tych tkanek dysfunkcyjnych. Dana technika, którą Wam pokazałam, będzie wykorzystywana w obrębie i u pacjentów po inwersyjnym skręceniu stawu skokowego. Wykorzystuję, tak jak wcześniej też na początku powiedziałam, dwie techniki w obrębie metody kinezji. Dziękuję bardzo.